27 kwietnia w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w Cieszynie miały miejsce jubileusze ślubów zakonnych 60-lecia siostry Róży oraz 50-lecia siostry Agnieszki i siostry Maksymiliany. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Te słowa usłyszymy w Ewangelii, którą daje nam dzisiaj Kościół. Spotkanie z Bogiem Ojcem, Jego bliskość, słuchanie Jego słowa, wypełnianie tego, co do nas mówi, jest tym, co wystarcza duszy, by mogła żyć wiecznie. Droga wpatrywania się w oblicze Ojca jest drogą każdego chrześcijanina, ale szczególnie jest drogą osób konsekrowanych, które oddają siebie Bogu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Bóg zaprasza nas dzisiaj, abyśmy wpatrywali się w Niego i jednocześnie dziękowali za dar powołania do życia zakonnego siostry Róży, która złożyła profesję 60 lat temu, oraz siostry Agnieszki i siostry Maksymiliany, które złożyły swoją profesję 50 lat temu. Trwanie wiary w tym, co się Bogu obiecało, to dzisiaj prawdziwe wyzwanie dla świata, który żyje. Jak to ktoś powiedział, świat żyje w kulturze tymczasowości. Dlatego tym bardziej chcemy dzisiaj wraz z jubilatkami wyśpiewać im chwałę za dar wierności tych naszych sióstr. W imieniu całej naszej wspólnoty sióstr Elżbietanek na progu Eucharystii chcę przywitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Adama Wodarczyka, którego Bóg postawił na drodze życia zakonnego sióstr jubilatek. I bardzo się cieszymy, że ksiądz biskup jest dzisiaj z nami. Witam księdza proboszcza Tomasza i wszystkich obecnych, tak licznie zgromadzonych kapłanów. Pozwólcie, że nie będę wszystkich wymieniać. Witam wszystkie siostry z naszej elżbietańskiej wspólnoty, zarówno z domu generalnego, z placówek, z domu w Jabłonkowie, jak i inne siostry z innych zgromadzeń zaproszone przez siostry jubilatki. Witam rodziny naszych sióstr oraz wszystkich zaproszonych gości. I proszę o otoczenie modlitwą naszych sióstr jubilatek, siostry Róże, siostry Agnieszka i siostry Maksymiliany podczas ich dziękczynienia. Jego Ekscelencjo, prosimy o przewodniczenie Eucharystii i o słowo. Dziękujemy Ojcu Generalnej za wprowadzenie nas w dzisiejszą modlitwę. I u progu tej świętej liturgii uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę i wraz z siostrami jubilatkami uwielbiać Boga za wszystkie dzieła Boże, które zcierpiał w ich sercu i w ich życiu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.